jeszcze z przedwojennych czasów, sanatorium Medema. Było. No byłem tam parę razy, bardzo elegancko, potem byłem, film tam kręcili, Wanda Wasilewska z Fordem kręcili film. Wanda jako wielka socjalistka robiła taki rewolucyjny film, bo wtedy był strajk górniczy bardzo długotrwający i sanatorium wzięło 30 dzieci górniczych na przechowanie na czas strajku i to wszystko było sfilmowane. I Wasilewska była cacy i była piękną, wielką kobietą. Robiła wielkie filmy, była nielubiana przez rząd polski, co nam się bardzo podobało. No i była fajna, była w ogóle fajnym człowiekiem, w ogóle, że ona się skomunizowała tam na wschodzie, to jest bardzo dziwne, ale tak się stało. Ale była taką normalną socjalistką, fajną kobietą, przecież miała tego męża też, PPS-owca, którego Rosjanie zabili, prawda? I potem poszła za tego Kornijczuka, widocznie była zakochana w ministrze kultury, tak? Kulturą chyba była. A byłeś w tym sanatorium, bo? Bo jak to wszystkie dzieci, wtedy Gruźlica była rzeczą nagminną. A wszystkie dzieci miały zespół pierwotny gruźliczy, więc tam wysyłali do tego sanatorium na 6 tygodni, czy na miesiąc, żeby tam w świeżym powietrzu między nie oddychać, gdzie tam był taki antykorczakowski, samorząd antykorczakowski, tak można powiedzieć, bo to był samorząd dziecięcy. Samorząd, który nie uznawał, bo u Korczaka była nagrody i kary, a kary były straszne, a tam nie było kar. I samorząd dziecięcy działał tam, organizował wszystko i tak dalej. A nie było tego, czego było u Korczaka, co było tak bardzo znienawidzone przez młodzież, że jak się źle uczyłeś, dostawałeś, no, w zasadzie fartuch był do kostek. Jak się dobrze uczyłeś, to fartuch był do koron. Jak dostawałeś trójki, to było poniżej koron. Jak dostawałeś dwójki, to było do kostek. I to była ta hańba. Tak. Więc tego wszystkiego, tych wszystkich, i tam były te sądy między dziećmi, straszne się sądzili, że ten postęp, wyroki wydawali, że